Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotujemy domowy izotonik. Bardzo prosty przepis i bardzo zdrowy, szczególnie dla osób, które uprawiają sport. Zapraszam serdecznie. To, co potrzebujemy, to jedna cytryna. Wyciskamy sok. To samo z pomarańczą. Delikatnie rolujmy przed wyciśnięciem pomarańcze. Teraz potrzebujemy 2 łyżki miodu. 2 łyżki octu jabłkowego. Solidną szczyptę soli. Wszystko mieszamy. Ważne jest to, żeby tego nie podgrzewać. Dodajemy wodę. Jeszcze trochę. To wszystko. Nasz izotonik domowy jest gotowy. Jak widzicie, to jest naprawdę chwila. Nie kupujcie tego kolorowego syfu w sklepach, bo tam jest tablica Mendelejewa. Na czymś takim naprawdę można daleko zajechać. Ja sam amatorsko uprawiam kolarstwo i bardzo chętnie korzystam właśnie z takiego izotonika. Pewnie część z Was się zastanawia, po jakiego grzyba dodałeś tam octu jabłkowego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak Wam grzeje słońce, to ocet jabłkowy powoduje to, że nie chce się Wam tak bardzo pić. Sól też po to, żeby uzupełniać minerały. Miód, naturalny składnik, więc naprawdę idealnie. Róbcie takie napoje, nie kupujcie tego kolorowego syfu w sklepach. Dzięki za ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie o takim napoju energetycznym czy izotonicznym. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.